Naprawdę przejrzałem jeszcze konstytucję parę razy, żeby sprawdzić, jakie jest umocowanie ministra środowiska w sprawach polityki zagranicznej. No nigdzie naprawdę nie jest zapisane, że minister środowiska odpowiada za polską rację stanu i polską politykę zagraniczną. Naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego minister Jan Szyszko podjął najważniejszą od czasu objęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość decyzję dotyczącą polityki międzynarodowej i polskiej obecności w Unii Europejskiej albo po prostu w cywilizowanym świecie. No jego decyzja o tym, że nie będzie przestrzegał postanowienia Trybunału Sprawiedliwości nakazującego natychmiastowe wstrzymanie wycinki na obszarach chronionych, jest najbardziej szokującą decyzją w gruncie rzeczy w polityce europejskiej, jaką ten rząd podjął. Bo podważanie wyroków sądów, nieprzestrzeganie wyroków sądów dla całej Unii Europejskiej jest kompletnie niezrozumiałe. Prowadzi do absolutnej destrukcji wizerunku Polski. I jeżeli zastanowimy się dobrze, jak wiele ważnych spraw Polski leży w Trybunale Sprawiedliwości, jak ważnych sprawach będzie decydował, to naprawdę odbieramy sobie jakąkolwiek możliwość wpływania na respektowanie tych wyroków. Do tej pory na przykład na wniosek polskiego UOKiK-u wstrzymywano budowę Nord Stream 2. Ale dlaczego ci, których ta decyzja ma dotyczyć, mają się nią przejmować, jeżeli Polska się nie przejmuje wyrokami Trybunału Sprawiedliwości? Naprawdę dobrze, żeby koledzy z rządu ministra Jana Szyszki uświadomili mu, jaką podjął decyzję, jak bardzo naraża polską rację stanu, nie wstrzymując wycinki drzew w Białowieży. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.